Siema ludziska, jestem Maraz, witam was w kolejnym odcinku zagrałem Max Payne. Okej, dzisiaj już przechodzimy do eliminowania trójcy mafijnej Punchinella, tak więc bez ludziska, bez zbędnego gadania zapraszam do oglądania. Noc była mroźna. Światła w ogrodzie migotały nerwowo, rozświetlając na chwilę płatki śniegu spadające z nieba. Słyszałem różne opowieści. Trójce stanowiło trzech psycholi, którzy powiesiliby głowy swoich ofiar na bramie posiadłości, gdyby tylko kapo im na to pozwolił. Punchinello chciał mnie dostać, a dostanie ode mnie. Mój podstęp polegał na tym, że nie było żadnego podstępu, chociaż w filmach wygląda to inaczej. Żadnych zasad, żadnej mantry, żadnego planu działania. Nie liczył się spryt czy umiejętności. Chodziło o chaos i łód szczęścia, a jeśli komuś wydawało się inaczej, to był głupcem. Chodziło o przetrwanie za wszelką cenę, tak długo, jak to tylko było możliwe. Ktoś uprzejmy pozostawił otwarte tylne drzwi i załatwił wartowników. Coś mi mówiło, że to Mona. Wiedziałem, że aby dostać Punchinello, musiałem pozbyć się trójcy. Widziałem listę ich grzechów, miała grubość książki telefonicznej. Nikt nie ujdzie stąd z życiem. Za mną wtargnęło do środka paraliżujące zimno nocy. W pokojach na górze trójca tańczyła w rytm swoich morderczych serc i z krwią ofiar na ustach. Vince Maniano, Piłat Providence alias Wielki Brat oraz Joe Ponurak Salem. Pistolet w mojej dłoni był jak bryła lodu. Mroził skórę i kości. No okej. Drzwi otwarte mamy. Ten zbir awansował pośmiertnie. Komuś nie odpowiadała gościnność pana domu. Komuś, kto lubił odrobinę dramatyzmu, zdołał wydostać się z celi i poradzić sobie z wartownikami. Znów stawiałem na Monę. Miałem tylko nadzieję, że była na tyle dobra, aby wiedzieć, kiedy się wycofać z gry i że zrobiła to, zanim wpadła na trójcę posłańca. No ciekawie się mu rozprawiła. Rosikowym kołkiem. Max Payne! Fuck! Nie weszło. No zobaczcie gnoja. No chodź tutaj. Okej, weszło. Dobra. Zatmy go tak. Żyje cwaniaczek? Żyje. No, mam masę granatów, także możemy sobie pozwolić. Pięknie. Dobra, teraz na spokojnie możemy sobie przeczesać to pomieszczenie. Ten zbir awans. Dobra. Komu dawał pośmiertnie na posłańca? Dobra. Okej, painkillersy. Coś jest? Nie ma nic. No trochę ammo. Painkillersy, poproszę znowu. Świetnie. Dobra. Nie ma takiego ludziska się dobrze przygotować przed walką. To Pain! Zawołajcie chłopaków z góry! Nie, nikt się stąd nie rusza. Już za późno. Jak tylko wyjdzie, to go rozwalimy. Vince i Joe i Piłat nie zgarną nagrody za jego głowę. Tam, poważnie? Pięknie. Następnym razem muszę oryginał wyłączyć przed nagrywaniem. Skubańce. Dobra, jeden pad. Jeszcze jeden został. Skubany i gram ma. O, i chyba coś mu... Przeszkodziło. Reloading, mógł prędzej to przeładować. Dobra, co my tu mamy? Tu mi się wydaje, że gdzieś kiedyś była skrytka, ale chyba mi się wydaje. Dobra. Wkrótce natknąłem się na trójce. Tam siedzą. Co my tu mamy? Ponoć Liza Punchinello bawiła się w czary.
Karty tarota leżące na stole pasowały do tego obrazka. Nie był to mój ulubiony rodzaj kart, ale chętnie spojrzałem, co ułożyła pani Puncinello. Pierwszą kartą była wieża. Może chodziło o tę willę. Dalej poszło łatwo. Diabeł to pan domu, natomiast śmierć to ja, idący po niego. No nieźle sobie tutaj to wykombinował, Max. Aj, dobrze. Co my tu mamy? Pękularsy. Z miłą chęcią sobie zużyję. A fucking shit! Aja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 j. Nie weszło. Nie weszło. Dobra, teraz spróbujemy. Aj! Z tym granatem musi mi się udać kiedyś. O! Sam sobie rypłem. Weszło! Dobra, teraz zobaczymy. Może któregoś ściągnąłem. A skubane jeszcze się trzymają. Może jeszcze jedną dokładkę uszczelimy. Aj! No nie cholery! Fucking shit! Odbiło się od tego. O, brawo! No. Nie mag wejść na hama. Dobra, zabij mnie, bo tak nie chciałem życia tracić za bardzo. Brawo, naraz, brawo, brawo. Larny etap z granatami. Uspokoiło się? No, pięknie. A, dostał. Super. No, pięknie. Pain i jest dupa. Pięknie weszła cała seryjka. Jednak przydaje się ten kolt. Jeden załatwiony. Zostało jeszcze dwóch. No. Jeszcze ktoś? No, spokój, cisza. Ci jak wylecieli w powietrze. No, a ktoś tu jest? Zamknięte. Dobra, może na siłę się przerzucę. Dobra, dostał. Jeden z głowy. O, proszę cię. Jeszcze? Chyba wszystko na ten temat. Okej. Gdzie? Skubany za krzakiem. Jedna granat się bardzo przydaje. Do czyszczenia pomieszczeń. Bardzo przydatna rzecz. No. Oh fucking shit! Dobra, może i gramy. Coś tu dadzą.
Brawo. O, super pad. Więcej nie mogę użyć painkillersów. No dobrze, dobrze, dobrze. Mamy full zdrowia, to mnie cieszy. Ajajajajajaj. Dobra. Oj. To jest las z góry. Dobra, trzeba na pewniaka tam wskoczyć. Jasne. Pięknie. Pięknie. Okej, ten jeden pad. Gramy miał. Okej. Super, waza rozwalona. O, super, i padłem. Padłeś, postaj. Reconnect. O, ty dziady. Super. Ale chamizna. Dobra, żebym potem w razie W nie musiał znowu próbować save'ik. Okej. Dobra, tamten pad. Jest progres. Dwóch z głowy. Został tylko jeden. Tak, tak, wiem, że został tylko jeden. Nikt mi tu nie wparuje teraz? Ja myślę. Ja sobie z miłą chęcią skoczył na dół, potem jedną apteczkę. No pain, pain, pain. Teraz tam do was przyjdę. Nice. Kolta. Tak, Colt to jest odpowiednia broń do robienia szturmów. Tu pamiętam, że był mały błąd. Nie powstrzymamy go. To go powstrzyma. Powstrzyma zresztą wszystko, kryj się. Granatnik, właśnie. Poszło! Koło mnie! Nie powstrzymamy go. To go powstrzyma. Powstrzyma zresztą wszystko, kryj się. Tak, poważnie? Cześć, kolego. Dziękuję. O to chodziło. Oj, coś pięknego. Granatnik to jest po prostu best ever. Pięknie. O, ja wiem, co to znaczy. Dobra, weźmy sobie tak Uzi. O, cześć, kolego. O, i gramy, jak to woli. Czy tu nie ma apteczki gdzieś? Jest. Super. O, zaraz. Dajcie mi chwilkę ludziska, zaraz do was wrócę. Okej, dobra, ludziska. Telefon odebrany.
Cudownie. Nie mogłem jej już pomóc. O, Mona. Jesteś prawdziwym aniołem, Max. Nie wiedziałem, czy to Mona, czy jej siostra. Ciało było w kiepskim stanie. Sukinsyn tym razem naprawdę się postarał. Ten widok przypominał mi ciało innej kobiety, leżące na innym łóżku. Przypomniał mi przewróconą kołyskę. No niestety, smutne, ale prawdziwe. Dobra. Telefon? Max Payne. Słucham? Alfred Woden. Masz towarzystwo. Uzbrojony śmigłowiec właśnie wylądował. Musisz się pośpieszyć. Im więcej, tym weselej. Dobra, ja mu zaraz zapukam do pokoju. O, właśnie, no, faktycznie śmigłowiec jakiś wylądował. Aj! Jaj. Fucking shit! Ty skubaniec. Dostał. Jeszcze jeden powinien być. Pod granatnik lepiej ludziska nie podłazić. Trójca nice. Poncinello przestała być problemem. Mhm. Cudownie. Co tu mamy? Szybciej. Idzie po mnie. Pośpieszcie się. Proszę. Słyszałem, jak Puncinello błaga o pomoc przez telefon. Mogłeś się pożegnać z kolegami. No. To była łatwizna. Gdy wszedłem do pokoju, prawie zemdlał ze strachu. Poczekaj. Robiłem tylko to, co mi kazali. Nie mogłem odmówić. Ona jest kimś ważnym? Może z rządu? Sam nie wiem. Chciał dokupić garść piasku do klepsydry, która odmierzała jego czas. Ale ja nie sprzedawałem piasku. Okej. Okay. Nie! Nic mu nie powiedział. Aj! Właśnie akurat w tym momencie to nie powinni. Trójca Puncinello przestała. Problemem. No dobra. Wchodzić panowie, wchodzić. Nie! Nic mu nie powiedział. Leżeć, skurczybyki. Dobra, żyję. Nie mam się całkiem nieźle. No zobaczmy. Co tu mamy? Nikogo? Rzuć broń! Nie ruszaj się! Gra skończona, Payne. Niedobrze. Wiedziałem, kiedy wróg ma przewagę. Pora zmienić strategię. Tajemnicza wiedźma przypominała barakudę. Wysłannika piekieł na wysokich obcasach, z karabinem w rękach i armią garniturowców za plecami. Jak miło. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Wiedziałem, że prędzej czy później na siebie wpadniemy. Panie Payne, nadszedł czas, aby poznał pan działanie mojego specyfiku. Bądź grzeczny. Szczęście okazało się dziwką. A ja klientem bez portfela. Odrobinę bliżej nieba, część trzecia. A dobra, Liska, to zostawiam się na kolejny odcinek, więc ja wam dziękuję za uwagę, bym, a raz komentujcie, oceniacie, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!